Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj będziemy pracowali z takimi strukturami, które nazywają się kąty żylne. Jest to ujście układu limfatycznego do układu krwionośnego, zlokalizowane głęboko tutaj, przede wszystkim pod pierwszym żebrem, zaraz pod obojczykiem. Będzie to bardzo ważna struktura do pracowania w sytuacji, kiedy będziecie chcieli wpłynąć na układ limfatyczny. Czyli tak naprawdę często, dlatego że my chcemy pracować z układem limfatycznym w sytuacji, kiedy chcemy popracować z zwiększeniem regeneracji tkanki, z likwidacją obrzęku, z poprawieniem odporności, z przygotowaniem struktur do pracy na przykład na trzewiach, wtedy też właśnie fajnie zaaktywować sobie ten układ limfatyczny, więc tak naprawdę tych wskazań do pracy z kątami żylnymi jest dużo. A to jest właśnie obszar, którym zajmowaliśmy się. Mamy kąty żylne, mamy tutaj układ limfatyczny, układ żylny, więc w tym miejscu bardzo dużo się dzieje, ale ciekawostką też jest, że pracując na przykład sobie z żebrami, też bardzo fajnie wpływamy na układ autonomiczny, który jest przede wszystkim dość mocno zagęszczony w okolicy właśnie naszych żeberek, ale przede wszystkim nas interesuje tutaj obszar właśnie w okolicy pierwszego żebra, więc na to właśnie wpływamy tymi naszymi technikami. Będziemy pracowali przez techniki oscylacje i przez technikę recall, która była już tydzień temu, więc będzie o tyle proste, że powtórzymy sobie technikę, tylko wykonamy to trochę na innym miejscu, ale jakby zasada będzie bardzo podobna, a nawet taka sama. Fajnie też to, co będziemy robić teraz, wspomóc sobie przez ćwiczenie, które było też jakiś czas temu, gdzie pracowaliśmy poprzez oddech, odblokowując górny otwór klatki piersiowej, więc zachęcam Was, jeżeli macie te problemy właśnie, okaże się właśnie z okolicą kątów żylnych, to też to ćwiczenie, gdzie paskiem blokowaliśmy sobie dolne żebra, wykonaliśmy głęboki oddech i przez zwiększone ciśnienie w klatce piersiowej zmniejszaliśmy napięcie, zwiększyliśmy przekrwienie w tym miejscu. To jest bardzo fajna autoterapia, też między innymi do kątów żylnych. Jak to będzie wyglądało w praktyce? Pacjent leży sobie całkowicie biernie, ręce wzdłuż tułowia, najlepiej poducha pod głowę, żeby się maksymalnie zrelaksował. I teraz tak, jeżeli będziecie robili te techniki, które będziemy za chwilę wykonywać i okaże się przypadkiem, że jest mega duża restrykcja, że jest bardzo bolesne dla pacjenta, pomimo tego, że robimy oscylację, czyli idziemy w tak zwany luz tkankowy, to popracujcie sobie wcześniej z powięzią mostkową, z mięśniem piersiowym większym, być może zrobić mobilizację obojczyka, a później właśnie przejdźmy sobie bezpośrednio do pracy z kątami żylnymi, aczkolwiek to będziemy przede wszystkim pracować z nimi przez żebro. I teraz tak, kość grochowata to będzie struktura, która będzie mi potrzebna do pracy w tym miejscu. Staje sobie wygodnie, stabilnie za naszym pacjentem, najlepiej w pozycji wykrok za krok, jedna noga wykrok, druga za kroku. Lokalizuję sobie mostek, rękojeść mostka, połączenia pierwszych żeber do rękojeści mostka i jestem pod obojczykiem. Następnie wchodzę właśnie w to miejsce kością gruchowatą z jednej strony, z drugiej strony, staję stabilnie, ręce wyprostowane ile się tylko da, oczywiście nie będzie pełnego wyprostu, bo wtedy kość gruchowata oderwie mi się od mojej struktury, którą będę pracował. Mogę sobie dostać w ten sposób, w ten sposób, w ten sposób palce, jak wolicie, jak Wam jest wygodniej. I teraz tak, znowu wchodzę sobie głęboko, wybieram luz z pierwszych żeber i następnie tak naprawdę tylko przez jeden ruch, ponieważ mam możliwe do zrobienia tylko rotację. Może tak się zdarzyć, że jedna ręka zapadnie Wam się głębiej, druga płyce. Gdy się okaże, po jednej stronie są większe restrykcje, tak będzie najczęściej. Wchodzę i okazuje się tutaj, fajnie zapada się ręka prawa, lewa już niekoniecznie, czuć, że jest tam restrykcja. Więc mogę sobie, zrobię rotację w stronę lewą swoją, w stronę prawą swoją. Okazuje się, że w stronę lewą moją jest dużo lepiej, więc następnie na wybranym luzie wprowadzam oscylację. I teraz też ten ruch powinien bardzo fajnie rozchodzić się na ciało całego pacjenta. Będzie takie falowanie, więc ja poruszę żebrami, ale widzę, że całe ciało się rusza łącznie z palcami u stóp. Tak powinno być. Ja muszę wybrać tutaj luz tkankowy w luzie tkankowym poprzez wybranie luzu tkankowego w stronę luźną i prowadzę oscylację. Też bardzo fajna technika do wyciszenia pacjenta przy okazji wpłynięcia na układ limfatyczny albo odwrotnie. Wpłynięcie na układ limfatyczny przy okazji jego wyciszenia. Inną opcją jest taka technika, żeby się trochę zmobilizować, trochę pobudzić. I też wpłynę sobie na nasze tutaj klatki piersiową, górny otwór piersiowy i kąty żylne. I znowu tak samo połączenia mostka z żebrami. Pod obojczykiem wchodzę, wtapiam się, wybieram luz kankowy poprzez wtopienie się mniej więcej pod kątem 45 stopni względem leżanki, 90 stopni pewnie względem klatki piersiowej. Ok. Wchodzę i sprawdzam. Ok. I znowu lewa strona jest luźna, więc ja idę w restrykcję i pacjent następnie głęboko oddycha. Ja tak samo będę sprawdzał, gdzie jest szczyt wdechu. Ok. Proszę pacjenta, żeby oddychał w moje ręce głęboko. Bardzo mocny oddech górnymi żebrami. Ok, wydech. Wdech. I w pewnym momencie, jak już wyczujecie sobie szczyt wdechu, mniej więcej to przed szczytem wdechu też maksymalnie ręce odpuszczacie, pewnie poczujecie właśnie taki, powiedzmy, dziwne chrząknięcie, głęboki oddech pacjenta. To też będzie świadczyło o tym, że fajnie podnieść. Im szybciej, tym lepiej. Zrobię to troszkę za wolno, więc moglibyśmy sobie zrobić to jeszcze szybciej. Pamiętajcie też o tej pozycji maksymalnie stabilnej, żebyście przez przypadek nie odepchnęli się od żeber, ale żebyście puścili tylko ręce, a nie odpychali się od żeber, gdyż w łatwy sposób możemy wpłynąć na uszkodzenie tej tkanki, podrażnienie. Tego nie chcemy. Chcemy tylko pomagać pacjentom. To było na tyle, jeśli chodzi o część techniczną. Pamiętajcie o tym, że tkanka piersiowa jest taką strukturą dość wrażliwą, też emocjonalną, po czym pewnie przekonacie się pracując w gabinetach z pacjentami, pracując oczywiście manualnie z pacjentami. Wykorzystujcie te techniki nakierowane na kąty żylne zawsze, kiedy będziecie chcieli pracować z limfą w ciele w ogóle. Nawet jak będziecie mieli pacjenta stracony skan skokowy, to pracujemy kąty żylne, przepona, miednica i dalej oczywiście jak to było w drenażu limfatycznym, pachwina, udo, dół podkolnowy, udo, podudzie, stopa, tak żebyście robili miejsce dla tego układu limfatycznego i próbowali rzeczywiście go ściągnąć i zawsze zaczynajcie sobie tego początku, takich dość intensywnych technik nakierowanych na kąty żylne. Mam nadzieję, że to się Wam przyda. My w gabinecie wykorzystujemy te techniki naprawdę bardzo często i rzeczywiście fajnie działają. Także z ręką na sercu serdecznie polecamy. I do zobaczenia za tydzień. Jeżeli podobało się, to oczywiście łapka w górę, subskrypcja. Pamiętajcie o tym, że co tydzień, raczej w środę, te filmy będą się pojawiały. Także serdecznie zachęcamy do takiego systematycznego śledzenia. Dzięki i do zobaczenia.